Czasami drobny element, naprawdę niewielki zabieg może podnieść odbiór portretu na zupełnie inny poziom. Czy pani się zgadza z tymi postulatami? Zrobiłem taką serię, mówiąc krótko, czarnych portretów, które mają pokazywać siłę kobiet i niezgodę kobiet na zastaną sytuację polityczną, czy działania rządowe i tak dalej. Na początku w tej fotografii portretowej, jak większość fotografów, szukałem piękna. Potem wydawało mi się, że chyba jednak bardziej chodzi o prawdę. O to nie, żeby pokazać kogoś pięknego, tylko żeby pokazać kogoś prawdziwego, żeby dotknąć istoty jego bycia, nie? Jego charakteru, jego osobowości, mentalności i tak dalej. W niektórych portretach może chodzić bardziej o autoportret. Natomiast ostatnio coraz częściej mi się wydaje, że tą nadrzędną kwestią w poszukiwaniach fotograficznych może być idea, którą chcemy przedstawić. I to jest, w ogóle to dotyczy całej sztuki, nie tylko fotografii portretowej. Może być takie zdjęcie, które zawiera wszystkie te elementy tak naprawdę. Piękno, prawdę i jeszcze jakąś ideę. Myślę, że gro moich decyzji zapada tylko i wyłącznie na podstawie intuicji. Jak zaczynam każdy projekt, to jest tak, że nie wiem, jaki będzie miał tytuł, że nie wiem, jakie będzie miał ramy, jaki będzie miał okres czasowy. Często to się zaczyna od tego, że po prostu gdzieś tam podążam w jakimś kierunku i zaczynam intuicyjnie właśnie, bez próby nawet definiowania, chociaż gdybym się wysilił, to bym ponazywał te rzeczy, ponazywał te ramy mniej lub bardziej, ale nie chcę, bo one w jakiś sposób ograniczają. To trochę na zasadzie, że ograniczenia rodzą sztukę. Jest takie słynne powiedzenie. Czytam o tym w książkach i mi się to wydaje jakimiś bzdurami, nie? A 20 lat później sam do tego dochodzę i jestem się, wow, odkryłem Amerykę. Myślę, że to nie ma znaczenia, czy to jest portret, czy to jest, nie wiem, esej, dokument. Akurat to mi odpowiada chyba poetyczkość do tych zdjęć, bo one są takie trochę ulotne, takie niby o czymś, a jednocześnie trudno jej uchwycić istotę jakby całości, nie? O czym one są. Zawsze mówiłem, że to jest esej, nie? Esej fotograficzny. Nie ma tam historii, tylko jest takie bardziej, że sam sobie uzupełniasz te luki pomiędzy nimi. Balkan Playground był takim pierwszym moim podejściem do takiego właśnie, takiej trochę, to chyba gdzieś tam się nazywa, nie wiem, fotografia taka topograficzna, nie? Że fotograf jedzie i jakby opowiada historię miejsca X ludziom, którzy mieszkają w miejscu Y albo w pozostałych miejscach. Z jednej strony to jest proste i wszyscy jeżdżą i fotografują i wiesz, mamy tysiące takich samych zdjęć, a z drugiej strony jest super trudno, wiesz, gdzieś się dostać pod powierzchnię i przy pomocy na przykład selekcji tego, co fotografujesz, motywów, których szukasz albo które masz w sobie i tylko odnajdujesz w tej rzeczywistości, opowiadasz jakąś historię. Właśnie myślę, że ten Balkan Playground dla mnie był takim pierwszym ważnym projektem, który się zmierzał z tym problemem przestrzeni, którą, wiesz, próbujesz chwytać. Nie wiadomo, że te ograniczenia mogą być różne. To mogą być geograficzne przestrzenie, ale wcale nie muszą być geograficzne, bo to mogą być jakieś tematy, które w ogóle nie mają z geografią nic wspólnego, a też ci narzucają jakieś ramy i obszar. Te rzeczy, które teraz robię, nie? Które są gdzieś tutaj bliżej mnie, są jakby na własnym podwórku, Małopolska i te rzeki, i te drzewa, i ci ludzie, i te historie polityczne i niepolityczne. Ja w ogóle, wiesz, zawsze się uważałem, że jestem super niepolitycznym zwierzęciem. Aż tu nagle, wiesz, jeżdżę po tej Małopolsce, świadomie, nie? Obserwuję pod kątem właśnie ewentualnego jakiejś serii. No i to samo wychodzi, nie? Tak jakby, wiesz, bezwysiłkowo, nie? Że gdzieś tam widzę te drzewa i myślę sobie, że kurde, po prostu przez sam fakt tego, jak ludzie traktują, jak ludzie w Polsce albo w Małopolsce, precyzyjniej mówiąc, traktują drzewa, można powiedzieć dużo, nie wiem, o mentalności, o historii, o socjologii, o etnografii, antropologii. Wchodzisz do domu, a tam drzewa. Patrz, jaka piękna symbolika, ale to mało tego. Wchodzisz do domu, a tam drzewa,
które cię karmią po prostu. To jest piękna symbolika. Mogę pomlaskać do kamery. Komuś się życie wysypuje, nie? Zaczyna budować dom i potem coś się dzieje i przestaje. Jak jesteś w stanie przeczytać taką rzecz głębiej, to już ktoś wsadził w to masę pieniędzy, nie? I energii. I potem mu się pozmieniało. Tu opowiada o Polsce, nie? Tu i teraz. I że za 50 albo 200 lat ktoś będzie patrzył na te zdjęcia i będzie, aha, kurczę, to tam w 2018 czy 20 ludzie tak myśleli w Polsce, że tak robili z drzewami, nie? No i to jest to drugie dno, nie? Które jest jakby sednem sprawy, że to nie jest po prostu ładne drzewo, tylko to jest jakaś opowieść o czasie i miejscu i ludziach, nie? To jest tak, że ja też obserwuję rzeczywistość, nie? I jestem też w takim momencie, że właśnie oddaję się tej rzeczywistości, nie? Że najpierw jest obserwacja, a potem jest decyzja, co z tego wyciągam, albo co ta rzeczywistość do mnie mówi i jaka zachodzi interakcja między mną a tym, co widzę. Przychodzisz do lasu i masz surrealistyczną po prostu historię, jak z Tadeusza Kantora. Ktoś pozawijał folią drzewa. Piękne to jest, zobacz. To jest jak instalacja artystyczna. To są takie rzeczy, które lubię w rzeczywistości, że szukasz sytuacji z drzewami, ale która wychodzi poza taką normalność, nie? Jest trochę surrealistyczna. Coś ci się dzieje w mózgu fajnego, że zaczynasz po prostu analizować i tworzyć jakieś mniej lub bardziej nieprawdopodobne scenariusze. Dlaczego ktoś tak zrobił, nie? Jakbym ci powiedział, że to jest instalacja artystyczna jakiegoś izraelskiego artysty, to byś to musiał przyjąć. Jakbym ci powiedział, że to jest paintball, to byś to musiał przyjąć. Jakbym ci powiedział, że to są toalety harcerzy, to też byś to przyjął, nie? To wygląda jak wykreowana rzeczywistość, jak kreacja, a nie jak dokument. Super cień z drzewa na białych drzwiach. To jest w ogóle fajna rzecz, która, wiesz, właśnie pokazuje w taki niebezpośredni sposób drzewo, Polskę. Tu aż się prosi taki kadr stąd z niska, nieruchomy, jak tylko te liście sobie robią tam robotę. Zobacz. I przychodzimy tutaj i mówię ci, że czaszki do mnie przychodzą, patrz. Fotografuję cień, a tutaj jakiś, nie wiem, kot chyba. Projekt Shadowline zaczął się przypadkiem i tak lawinowo, intuicyjnie rozwinął się do takich rozmiarów, które nawet mnie zaskoczyły. Jak się nad tym zastanowić, jest utrzymany w nurcie takiego posthumanizmu, gdzie człowiek nie jest już jednostką centralną w naturalnym świecie przyrody. Formalnie próbowałem znaleźć taki własny język, imitujący trochę język zwierząt. Chciałem zastosować nieostrości poruszeń na równych prawach, jakby fotografować zwierzęta, nie wiem, szerokokątnym obiektywem. Zupełne przeciwieństwo do takiej fotografii, powiedzmy, typu National Geographic. Zdarzało mi się czasami, nie wiem, na czworaka w deszczu czołgać w trawie po nocy z szerokokątnym obiektywem gdzieś tam za jakąś sarną czy innym jeżem. Intuicyjnie próbowałem szukać jakby tego języka, którego nie rozumiemy i pewnie nigdy nie zrozumiemy w pełni. Nie będziemy w stanie się komunikować ze zwierzętami na takim poziomie, na jakim komunikujemy się z ludźmi. Chciałem tą niewiadomą zasugerować trochę przypadkiem i innymi technikami czysto fotograficznymi też. Projekt składa się z kilku elementów. Są tam czaszki, które ostatecznie na wystawie były w bardzo dużych formatach, tam 1,80 m. Jest też grupa zdjęć takich ziarnistych, poruszonych właśnie zwierząt. Podczas pracy nad The Shadow Line doświadczyłem synchroniczności. Kiedy myślisz o zwierzętach i pracujesz nad tematem o zwierzętach, nagle one zaczynają się pojawiać w najdziwniejszych sytuacjach. Spotykasz lisa pod domem, czy białego albinotycznego jelenia w lesie wieczorem. To są jakieś magiczne momenty, to są takie nieprawdopodobne przypadki, które zaczęły się zdarzać. Zacząłem nagle zwracać uwagę na to, jak białe obiekty oddają światło. Zacząłem pracować nad tym świadomie. W nocy wykorzystując sztuczne światło albo światło latarni czy nawet księżyca.
Bardzo mnie to otworzyło na pewne zjawiska czysto optyczne, zresztą które później wykorzystywałem w innych projektach, jak na przykład w tym medytacyjnym z patyczkami. Jak większość takich serii, one tak przychodzą same do mnie. Myślę, że to jest kwestia miejsca, w jakim się człowiek znajduje w życiu i wrażliwości, i czasu i tak dalej. Jakoś tak, ponieważ i lubię kulturę i sztukę japońską, lubię na przykład też abstrakcjonistów amerykańskich, jak Mark Rothko. Może też byłem w jakimś takim czasie, że potrzebowałem spokoju i wyciszenia. No i gdzieś tam spacerując z psem, zobaczyłem na plaży takie białe, właśnie wyśmigane przez wodę, pozaokrąglane kawałki gałązek, które bardzo odbijają światło. Jak jest pełne światło i one leżą na mokrych kamieniach, to wyglądają jakoś tak fantastycznie. No i stwierdziłem, że to jest w ogóle super motyw. I zacząłem się temu przyglądać, analizować. W pewnym momencie zacząłem je fotografować. To są takie idealne formy, takie light catchers, które łapią i odbijają światło. Dużo bardziej niż mokry, ciemny, czarny piasek albo kamienie. No i zacząłem tworzyć takie minimalistyczne kompozycje z taką białą linią światła właśnie reflektującą od tego w połowie kadru. Czasem są tam jakieś elementy jeszcze właśnie piasku, kamieni albo jakieś dodatkowe, które same się dzieją, za bardzo ich nie reżyseruję. Czasem tylko wygładzam kawałek powierzchni. I to są dla mnie bardzo medytacyjne fotografie. I chciałbym, żeby też tak działały dla kogoś, kto taką fotografię będzie miał na przykład na ścianie, że z jednej strony akceptujesz wszystko, pozwalasz rzece płynąć, z drugiej strony nic nie musisz robić, tylko to zauważyć, to jest jedyna aktywność z twojej strony. Można to na wielu poziomach chyba też interpretować i oglądać, czysto dekoracyjnym, ale też filozoficznym, buddyjskim, no jakim kto chce. Wiesz, ja dochodziłem do tego. Myślę, że wiesz, to są takie drobnostki, których kiedyś bym zupełnie nie zauważał, a dzisiaj potrafią mnie zachwycać. To jest takie luźne tłumaczenie, ale kiedy zamierzasz sfotografować jakiś obiekt, najpierw musisz osiągnąć wewnętrzny spokój, aż obiekt twojego zainteresowania zaakceptuje twoją obecność i pozwoli ci sfotografować swoją istotę albo esencję. Tyle na ten temat Minor White, trochę niedoceniany fotograf może już w latach 60., zanim jeszcze chyba słowo mindfulness funkcjonowało na rynku. I bardzo w to wierzę, że obserwacja musi najpierw być, musi się zdarzyć, czyli że trzeba się oddać właśnie tej rzeczywistości, zanim się zacznie ją fotografować, żeby posłuchać, co ona do ciebie mówi, co ci oddaje, jaka jest energia miejsca i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo ważne w każdym rodzaju sztuki. Niektórzy mają tak, że przez 30 czy 50 lat swojej kariery robią wszystko w jednym stylu, bardzo podobne i można powiedzieć, że to jest ten, a to jest tamten, nie? Kiedyś to było naprawdę problemem dla mnie. Ja sam nie wiem, jak będzie wyglądał mój następny projekt. Czy to będą stonowane czarno-białe zdjęcia, czy kolorowe, nasycone, czy nocne z lampą błyskową. Ale to jest fascynujące. To jest niesamowite. To jest nieustanne modyfikowanie swojej idei. Kropka. Nic więcej nie wiem. To jest zajebiście ekscytujące jak życie, że nie wiesz, co będzie jutro, nie? Chcę sobie w taki sposób popracować, w taki medytacyjny, może tu jest więcej mnie w tym wszystkim. Może tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sportretować nikogo. Może wszystko, co robimy, jest tylko i wyłącznie autoportretem.